w kakawowskiej pogodzie deszczowej. Rozmawiamy z Małgosią, z którą mieliśmy też okazję porozmawiać wczoraj. Zgodnie z obietnicą spotykamy się również dzisiaj. Gratuluję Ci drugiego miejsca zajętego w klasyfikacji juniorów. Powiedz w ogóle, skąd pomysł na to WKKW? Dlaczego akurat ta dyscyplina? No konie od... Moja rodzina nie jest związana z końmi, ale już od najmłodszych lat przepadałam za tymi zwierzętami. I na początku przez 2 lata jeździłam tak sobie rekreacyjnie, ale później trafiłam do klubu SKJ Travers, który był naprofilowany jakby na właśnie WKKW i w ten sposób zaczęłam powoli najpierw LL-ki, L-ki i... Tak naprawdę to najpierw dostała kask crossowy z koniem, którego kupiliśmy gratis. No, no tak. Pamiętasz? W sumie tak. I jak dostała ten kask crossowy, bo ten chłopczyk przestał jeździć, staliśmy go z koniem. I wtedy dowiedziała się o tym trenerka, pani Barbara Niemczeska, że ona ma ten kask i mówi, no to słuchaj, to może pojedziesz. WKKW, a ten klub rzeczywiście jeździł w WKKW, tylko wtedy go się dopiero uczyła, więc tak nie za bardzo była jeszcze w stanie. No na początku dużo spadała i w ogóle. No właśnie, a mama się nie bała i nie boi się, bo jedna gwiazdka, no to już nie są żarty. Boję się okropnie. Okropnie się boję, natomiast ja wierzę w to, że Gosia jak miała może z 1,5 roku, zaczęła udawać, że jest koniem i przez 0,5 roku chodziła z pięściami zwiniętymi i rżała. I bałam się nawet, że to jest jakiś problem, ale i potem już tych koni nie odpuściła, przyjmowała tylko zabawki końskie, tylko wszystko było w konie i podobne. Jak zaczęła na początku jeździć rekreacyjnie, to tak sobie myślałam, że może jej jakoś to zmięknie, ale jak się przekonałam, że ona ma do tego takie prawdziwe serce i że to jest taka prawdziwa pasja życiowa, to ja uważam, że jak się ma prawdziwą w życiu pasję, to powinno się o nią dbać, bo to jest dar z nieba, pasja prawdziwa. Pasja prawdziwa może przynieść wszystko. Sukces, szczęście, pieniądze, wszystko. Jeśli się to zaniedba, to byłby chyba największe zaniedbanie rodzica. Mieszka sama w mieszkaniu, sama gotuje, sama sprząta, jeździ do szkoły, jeździ trenować. I tam normalnie do szkoły chodzisz? Tak. Sama mieszka w mieszkaniu. Sama. Nieźle. Od roku. Nieźle. Bo po prostu, no to... żeby rzeczywiście mieć warunki, tak? Naprawdę. No. Także dla koni wszystko. I w sobocie? W sobocie, no. I tęsknię. Nie, nie bardzo. Ja też mam dziecko. No. Właśnie jedziemy super razem do domu na parę dni przerwy, bo przed zawodami jeszcze się teraz konie muszą odpocząć. No, bo przez całe wakacje mogę być jeden dzień w domu, tak więc no, teraz trzeba wykorzystać ten czas. Także jest słabo, nie? Z tymi niewidzeniami się. Bo myślę, że nie mam zbytnio czasu przyjmować. Ale ja mam. Ten czas się przejmować. To prawda, to naprawdę szczęście mieć taką mamę. I rzeczywiście, no, miejsce, które tutaj zajęłaś w Strzegomiu, mówi samo za siebie. Rozumiem, że to była taka wprawka przed kolejnym twoim startem w Wabrówku. Tak, no zawsze przygotowujemy się z naszymi końmi, bo w sumie nie jesteśmy aż tak długo ze sobą. To są zaledwie nasze jakieś 4., 5. zawody razem i jak widać coraz lepiej nam idzie, coraz bardziej jesteśmy zgrani, no i mam nadzieję, że w Wabrówku jak najlepiej nam pójdzie, tak? No będziemy w takim razie trzymać kciuki, mam nadzieję, że tam się również spotkamy. Bardzo dziękuję za tą krótką rozmowę i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.